Rozpoczęliśmy 53. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Za nami koncert inauguracyjny, podczas którego wszystkie zaproszone zespoły pokazały namiastkę tego, co będziemy mogli zobaczyć podczas koncertów konkursowych. A przypomnę, że po pierwsze zespoły przyjechały do Zakopanego po to, żeby rywalizować o złotą, srebrną i brązową ciupagę. Tę namiastkę zobaczyliśmy podczas koncertu inauguracyjnego. Wystąpiło 11 zespołów zagranicznych, 4 zespoły z Polski, ale za nami również dwa wyjątkowe koncerty na folkową nutę. Pierwszy wyjątkowy wirtuos węgierski Robi Lakatos, a drugi koncert równie fascynujący rodziny Trybuni Tutków. Dla mnie również bardzo ważną rzeczą, która miała już miejsce, ale również towarzyszyć nam będzie podczas całego festiwalu, to temat tegorocznej edycji, czyli macierzyństwo i rola kobiety w ognisku domowym. Mówię, że namiastka już miała miejsce, ponieważ odbyła się konferencja naukowa. Natomiast ten temat, ten motyw przewodni towarzyszyć nam będzie podczas wszystkich dni festiwalowych. Serdecznie zapraszam na festiwal. Kto nie może być z nami w tym roku, w przyszłym roku równie ważne wydarzenie w Zakopanem. Nie mogło być w tym roku inaczej, jak to zacząć się od mistrzostw Podhala w Powożyniu i konkursie na Fiakra Roku, a i też na śpiew petacki. To wszystko zaczyna się w piątek na Dolnej Równi Krupowej. Zaraz po tych mistrzostwach w Powożyniu przenieśliśmy się do Czerwonego Dworu, a odbyła się konferencja prasowa z udziałem gospodarzy naszego miasta. Gośćmi specjalnymi naszej konferencji był wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński, a i też marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Zaraz po konferencji prasowej odbyło się niezwykłe i wyjątkowe spotkanie. Była to prezentacja filmu Kobiety Podhala. Otworzyliśmy wystawę pana Jerzego Kosiuszenki, Muzycy i muzykanci. Pan Jerzy Kosiuszenko to wieloletni fotograf Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Po otwarciu przepięknej wystawy w Czerwonym Dworze odbyła się promocja książek Józefa Pitonia, książek Moja Dziedzina i Ku jesieni. Na zakończenie dnia gwóźdź programu, no i piękniejszy koncert festiwalu, Szalone skrzypce i muzyka świata w krainie barona Cygańskiego. Bohaterem tego koncertu był Som Robi Lakatos, koncert na folkową nutę. Kolejnym punktem, ważnym punktem programu było przedstawienie tradycyjnego wesela góralskiego. W tym roku wesele przyryktował dla nas zespół Zbójnicek i to wszystko można było widzieć, brać udział w wiosce festiwalowej na Dolnej Równi Krupowej. Tam też uczyliśmy się śpiewać, przyśpiewek i góralskich weselnych, a i też takich, które związane są z macierzyństwem. Utworzyliśmy też plenerową, pokonkursową wystawę fotografii Żywioł Folkloru 2021. Tą wystawę będzie można bez calućki festiwal obzierać na Dolnej Równi Krupowej. O 18:00 zaczął się koncert zespołu Hajda Banda. To wyjątkowy zespół, który został laureatem nowej tradycji. Czujemy się bardzo w ogóle zachwyceni dzisiejszym dniem, całym festiwalem. Czujemy się też bardzo fajnie w tym miejscu. Gramy muzykę folkową, gramy muzykę opartą na muzyce tradycyjnej, właśnie z pogranicza polsko-białoruskiego. Przerabiamy tę muzykę po swojemu trochę, bo uważamy, że jakby ta tradycja jest żywa wtedy, kiedy przychodzi jakby przez wnętrze, przez serce każdego z nas. Zaraz po Hajdzie Bandzie koncert, na który zaśćka czekali. Drugi koncert na folkową nutę, koncert Duch Gór Trybunie Tutki i Quintet Urmuli. Początek festiwalu zawsze przeznaczony jest dla zespołów grających world music, czyli fuzje międzynarodowe, inspiracje muzyką tradycyjną i taką muzykę tworzymy. Z jednej strony inspirując się muzyką górali polskich, staram się pisać nowe kompozycje, nowe utwory nawiązujące do naszych najpiękniejszych tradycji. A z drugiej taka fuzja z zespołem z Gruzji daje nam zupełnie inne spojrzenie i na własną kulturę, i na kulturę wszystkich górali. Okazuje się, że jesteśmy nie tylko bardzo podobni,
ale mamy podobny temperament, mentalność, podobne instrumenty, które jednak się uzupełniają. Niedziela zaczyna się uroczystą mszą świętą w kościele Świętego Krzyża, w której brali udział wszyscy uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Potem razem barwnym korowodem ulicami Zakopanego, płot właśnie kościoła bez całuczkiej krupówki, śpiewający i grający prześlimy do wioski festiwalowej. I'm very excited because I love the city, mountains, the festival, the culture, and again, in the festival, I meet a lot of people from all over the world, so it's a great experience. Czekała na nas wystawa owczarków podhalańskich, a syćka z niecierpliwością czekali na koncert inauguracyjny, czyli taki punkt kulminacyjny Kany. Pigułkę całego festiwalu mogliśmy uwidzieć, bo wszystkie zespoły prezentowały się na scenie. Wyjątkowym wydarzeniem było rozpoczęcie tego festiwalu, przyrektowane przez gospodarzy, przez zespół imienia Klimka Bachledy, a i przez parafialny regionalny zespół Giewont. To był wyjątkowy dzień, pełen emocji i wrażeń.